Mirosław Ogliński dla portalu Fightsport. Mirek, wpadłem tutaj, koniec wakacji, zapytać, jak w ogóle te wakacje minęły tobie, zawodnikom, jak praca, bo bardzo intensywnie widziałem po rozmowach z Szymonem Kołeckim, po rozmowie z Michałem Aleksiejczukiem, który jest no zajechany w tej chwili. No wiesz, bardzo ciężko trenuję, ten tydzień jest najcięższy dla Michała, robi po 3-4 treningi dziennie, no Michał jest mocno zajechany, ale teraz będziemy już łapać świeżość, szybkość i po prostu będziemy zmniejszać ilość treningów, objętość i po prostu będą treningi, będzie ich mniej i będą krótsze. Jakąś współpracę z fizjologiem, czy kimś, kto kontroluje dyspozycję Michała od strony organizmu, ty miałeś, czy Michał ewentualnie konsultował się sam, czy na wyczucie raczej? Michał współpracuje z fizjologiem, ogólnie przechodzi też różne badania, jakby monitorujemy na bieżąco, jak on się czuje. W tej chwili, mówię, był najcięższy tydzień, no i teraz już schodzimy z obciążeń, zmniejszamy ilość obciążeń. Jak oceniasz te sparingi? Rozmawialiśmy wczoraj w przelocie tak telefonicznie. Pytałem cię, jak to wygląda, ale gdybyś mógł cokolwiek więcej powiedzieć, jeśli chodzi o przygotowania Michała, o te jednostki sparingowe szczególnie, tak? Bo tutaj kilku ciekawych zawodników przyjeżdżało, tak jak powiedziałeś, był Bryczek, jest Michał Pasternak, byli też chłopacy, byliście z chłopakami z Białegostoku na obozie, no i był też Haratyk, tak, tutaj. Właśnie, byli zawodnicy Adam Biegański, Paweł Zakrzewski i Piotr Kalenik dociążali Michała na obozie. Teraz jest Michał Pasternak, przyjeżdżał też Robert Bryczek, był Haratyk na sparingu. No tak, tutaj Michał ma przede wszystkim też robi Szymon Kołecki z Michałem, ale robi też jest Karol Truczyński, on jest zapaśnikiem, on jest utytułowanym zapaśnikiem, był drugi na Mistrzostwach Polski Młodzieżowców do 23 lat, drugi w stylu klasycznym i trzeci w stylu wolnym w Polsce, więc wadze ciężkiej, tak? Taki zapaśnik bardzo dobry, no i on cały czas dociąża Michała zapaśniczo, no Michał ma z kim robić. Z czego wynikają tak ciężkie te przygotowania? Nie lepiej było postawić na sprawdzony schemat, załóżmy to, co zrobiliście poprzednio, to dobrze się sprawdziło. Czy to jest tak, że to jest pretendent były i wymagania rosną w tym momencie, ale i go oceniasz wyżej niż Antikułowa? To inaczej, te przygotowania wcale nie są, jakby powiedzieć, cięższe niż tamte. Tamte też były ciężkie, tylko po prostu chodzi o to, że pod tego. Pod tego rywala? Nie, pod Villante. To głównie robiliśmy ruchowość i stójkę, bo po prostu stwierdziliśmy, że stawiamy na stójkę. Pod Antigulowa robiliśmy obrony zapaśnicze, obrony w parterze, ale najważniejsze, żeby nie dać się przewrócić i po prostu, żeby bić. No ale to musiał wychodzić z parteru, musiał robić wstawanie, musiał robić wyjście z zagrożonych pozycji, musiał robić zapasy defensywne przy siatce, więc do Antigulowa naprawdę bardzo ciężko trenował i do tego musiał robić po defensywnych zapasach odpowiedź, atak w stójce. No i teraz mamy przeciwnika podobnego do tego Antigulowa, tylko że wyższego, więc jeszcze nasiliśmy defensywy właśnie przed obaleniami, przed poddaniami. Do tego jeszcze postawiliśmy na mocną, agresywną stójkę, więc jakby te przygotowania, które robiliśmy wcześniej, nałożyły się, no i umiejętności wzrosły, no i teraz jeszcze połączyliśmy właśnie i stójkę z defensywnymi zapasami i defensywnym parterem. No i po prostu musiał wykonać ciężką pracę, żeby być gotowy na wszystkie sytuacje niebezpieczne. No myślę, że jest gotowy teraz, a teraz będzie łapał szybko świeżość i postawimy na to, żeby po prostu poszedł szybko po zwycięstwo. A jeżeli się nie uda, to żeby wygrał na punkty po trzyrundowej walce, więc tak czy tak stawiamy na zwycięstwo i Michał, jego głowa jest na to gotowa, bo on jest spragniony zwycięstw.
A drugie, jego ciało widzę, że jest w mega dyspozycji i myślę, że to jeżeli teraz robi właśnie ten miesiąc taki zejście z ciężkich treningów i robienie szybkości, łapanie świeżości, no to, że ta forma powinna być najlepsza na walkę, tylko ten okres był trochę dłuższy niż normalnie, więc dlatego dłuższy okres taki będzie teraz tego odpoczynku. Tak patrząc, bo to jest oczywiście 93 kg, każdy ma ten limit i gdzieś do tego limitu zbija, ale tak fizycznie, jak się ocenia, to ten OSP jest chyba jednym z najsilniejszych rywali, z jakim przyjdzie się mierzyć. No oczywiście był Khalil Rountree, tak, to, z którym Michał się mierzył na początku swojej drogi w UFC, ale ten wygląda naprawdę potężnie. No i pomijając, że oczywiście, że to jest, nie zapominając, że to jest oczywiście były pretendent do pasa z 2015 roku, tak? No na pewno ten zawodnik jest bardzo duży, bardzo silny, no i jest chyba najbardziej utytułowanym, walczył o pas z John Jonesem, więc to myślę, że jest najwyższa półka, jeżeli chodzi o przeciwnika w tej chwili dla Michała, no i te przygotowania też były na najwyższym poziomie. Jeśli chodzi o pracę pod siatką, bo to jest też to, co zauważyłem u Owinsa Santpru, co u niego jest dobre, tak? Potrafi bardzo dobrze pracować pod siatką. Wy tutaj akurat klatki nie macie, ale ta praca... Macie klatkę? Ta sala to jest klatka. No i tak. Jest ściany są wyłożone i to, że my nie mamy siatki jako siatki, ale mamy matę. I po prostu to imituje tak samo pracę przy klatce, więc jakby powiedzieć, my nie mamy wizualnie klatki, ale mamy salę tak ułożoną, że mamy 5,5 metra tylko szerokości sali. Jest klatka po jednej stronie, jest po drugiej tak samo, no bo ta ściana z maty to jest jak klatka. Więc czy to jest siatka, czy to jest mata, to jest po prostu ściana. I ta ściana imituje właśnie klatkę. I to daje właśnie, że non-stop jest praca przy klatce, przy siatce. I chociaż to nie jest siatka, tylko materac. Więc można powiedzieć tak, że Michał bardzo dużo pracuje przy ścianie i umie sobie radzić. Myślę, że z Antigulowem już to pokazał, że Antigulow nie był w stanie przewrócić i przepchnąć go do siatki. Myślę, że teraz, jeżeli Michał po prostu nie będzie w jakiejś takiej słabej dyspozycji, no bo wiadomo, może być dyspozycja dnia, może być super przygotowana, ale dyspozycja dnia będzie, że akurat w tym dniu będzie wolniejszy, słabszy, czy gorzej się poczuje, a myślę, że z tym nastawieniem i z tym czasem teraz, gdzie miesiąc będzie odpoczynku takiego, będziemy zmniejszać tą ilość ciężkich treningów, więc on złapie tą świeżość i myślę, że wyjdzie taki, że no po prostu w ogóle on jest sam nie będzie w stanie go czy przy siatce, czy na ziemi, gdziekolwiek przytrzymać. To obciążmy Michała też tymi pytaniami. Jeszcze myślę, że będziemy mieli okazję na ten temat porozmawiać. Teraz tak, Jan, patrząc tutaj, Antek Mielecki był na treningu dzisiaj i patrząc na jego dyspozycję, jak oceniasz? Myślę, że Antek zrozumiał to, bo na przykład do Damiana Janikowskiego przychodził tylko w środy raz w tygodniu na sparingi. Dzisiaj zmęczony był. Więc trenował raz w tygodniu tylko z nami w klubie, więc taki trening to raz w tygodniu też żaden trening. No, teraz wspiął się, można powiedzieć, już na wyższy poziom przygotowań, bo z nami robi dwa razy w tygodniu. Więc robi sparingi z nami w poniedziałki i w środy, więc myślę, że patrząc po jego formie, myślę, że jest w lepszej formie niż do Janikowskiego, a to już jest niezłe, bo jeżeli przewrócił brązowego medalistę zapaśnika, przewrócił Antek i zdobył na nim dosiad i plecy, tylko zabrakło formy, kondycji, żeby utrzymać tą pozycję, to myślę, że będzie w lepszej formie na tego przeciwnika. No, ale ja tutaj jakby powiedzieć, no nie mogę... Antek ma 50 walk. Wszystko zależy właśnie od tej dyspozycji dnia. Jak on będzie miał humor, jak będzie w jakiej dyspozycji, bo Antek może wygrać z każdym, ale też może przegrać z każdym. Padły takie informacje, że KSW niechętnie widzi cię w narożnikach zawodników, czy w narożniku jakiegoś konkretnego zawodnika. Czy ty będziesz z Antkiem Mieleckim w Anglii? No nie wiem, no Antek rozmawiał
z właścicielami federacji i nie widzą problemu, żebym był. Na razie się nic nie zmieniło. Mam być jako trener. Antek się pytał mnie, jakie moje dane są do biletu, więc myślę, że będę w tym narożniku. No nie wiem, no ja też jakby na razie wiem, że będę. Masz dobre relacje z Maciejem Kawulskim, tak. Ale nieco gorsze z Martinem Lewandowskim. Zakładasz taki scenariusz, że spotkacie się i wyjaśnicie sobie wszelkie uszczypliwości, wszelkie jakby tematy, które was dzieliły tam na przykład w Londynie, no bo de facto gdzieś tam w neutralnym miejscu to też jest ciekawa opcja, żeby sobie usiąść i porozmawiać i załatwić coś, co byłoby z korzyścią być może dla w ogóle całego polskiego MMA. Jeżeli chodzi o mnie, to ja myślałem, że po prostu po mojej chorobie nasze relacje się mocno poprawią i myślałem, że już jest wszystko dobrze. Ale nagle zauważyłem, że coś jest zrobione poza mną i można powiedzieć przeciwko mnie i ja jestem w jakichś wywiadach obrażany, że jestem wariatem, świrem, coś tam i że jestem zły i zrobiłem w życiu tyle złego. Ja myślałem, mówię, że już że między nami... Że słyszysz o kimś innym? Tak, że myślałem, że już między nami jest okej. Okay. Myślałem, że już się lubimy, że jest dobrze, że ja ich lubię, oni mnie, że jest fajnie, że będziemy rozmawiać. A tu nagle za plecami wyszło, że znowu jestem ten zły. Tak przez moment, jak byłem chory, to byłem, już było okej, okay, a później nagle jak wyzdrowiałem, to znowu jestem zły, tak? Więc tak się trochę zdziwiłem, bo myślałem, że nasze stosunki już są dobre. No, jeżeli chodzi o Macieja Kawulskiego, to chciałem mu podziękować. Nasza współpraca jest bardzo dobra i Maciej Kawulski jest dla mnie w porządku. Co do zachowań i wypowiedzi pana Lewandowskiego, to bardzo jestem zdziwiony, że po prostu po fali, jak byłem chory, że był miły i sympatyczny, nagle tak zmienił, jak wyzdrowiałem, obrót. Myślałem, że może umrę i już będzie pożegnanie. Nie, no nie takie. Przesadzajmy. No nie wiem, no w każdym razie bardzo jestem zdziwiony jego zachowaniem i jego opinią o mnie. I myślę, że zrozumie, pójdzie po rozum do głowy i zrozumie, że beze mnie on dużo nie zrobi i że po prostu tylko ugoda ze mną da mu jakąś szansę na normalne funkcjonowanie w MMA, szczególnie, że teraz KSW Gym ma ogromne kłopoty, nie płaci trenerom i no bo on mi wypominał, że ja zachorowałem na nowotwór i dlatego nie płacę zawodnikom, bo wymyśliłem sobie chorobę, tak? Wymyśliłem sobie 7 chemii, wymyśliłem sobie przeszczep i w ogóle tak dla jaj zachorowałem, żeby nie zapłacić ludziom. Także panie Lewandowski, pozdrawiam, ale chciałbym, bo pan się interesuje moimi biznesami, w KSW Gym dzieje się źle. Pani Raszewska nie dostała zapłaty, jej mąż nie dostał zapłaty, a pan jest zdrowy i ma pan dużo pieniędzy. Niech pan zapłaci to, co po prostu KSW Gym jest winny trenerom. Bo ja to jestem biedny i chory i ja wiem, że pan nie rozumie chorych, bo pan sam nie chorował. Nie chcę, żeby pan zachorował, więc niech pan płaci. Mirek, to jest też niemożliwe. Ja myślałem, że ta rozmowa przebiegnie spokojnie, ale tak ale się... Ale ona jest bardzo spokojna, ona jest bardzo spokojna. Ale wiesz, twoje memy z kelnerem też nie były miłe, tak szczerze mówiąc, też nie pozostawałeś dłużny. Jeżeli ktoś mówi, że jesteś zły, że jesteś świrem, że to, że tamto, że po prostu robisz dużo złych rzeczy, no to co? No musisz powiedzieć o nim to, tak jak jest, no. To, że nie płaci po prostu KSW Gym trenerom, to jest prawda i ludzie to piszą. Zawodniczka KSW, Paulina Raszewska, jej mąż nie dostali pieniędzy od kilku miesięcy. Ja zachorowałem, dlatego mi się wszystko wywróciło do góry nogami. Ja zostałem z dnia na dzień biedakiem, nic nie mając i po prostu musiałem zająć się leczeniem. Przez rok po prostu byłem w szpitalu, leczyłem. A skąd masz taką informację? O tym? Tak. Przecież Paulina Raszewska napisała mnie to na Facebooku i napisała całe oświadczenie. A to nie zdążyłem zobaczyć nie, jeszcze. Piszą media o tym. To muszę zobaczyć. Także po prostu patrzy pan Lewandowski do mojej kieszeni, niech spojrzy do swojej i po prostu niech zaczną płacić długi KSW.
Na koniec zapytam cię, dzisiaj Szymon Kołecki jedzie na rozmowę. Wiesz, jaki rywal zostanie mu zaproponowany? Nie wiem, jaki rywal zostanie zaproponowany. Na szczęście rozmowy na temat rywala toczą się z Maciejem Kawulskim. Myślę, że Maciej to jest naprawdę super gość i że po prostu się dogada z Szymonem i będzie wszystko okej. Czyli zły policjant i dobry policjant. No tak, tak podzielili może tak rolę, że jeden jest dobry dla mnie, a drugi zły. Zły policjant i dobry, no ale tego dobrego lubię. Macieja Kawulskiego lubię, a Lewandowskiego już mniej, no bo obraża mnie, no to co mam go lubić? No? Jakby się zmienił na dobrego, no, to myślę, że ze mną idzie się dogadać, ale jeżeli ktoś mnie atakuje, to można powiedzieć, że ma bardzo ciężko. Mirek, dziękuję bardzo za ten wywiad. Cieszę się, że widzę cię w dobrej formie, że jesteś w nastroju, no i gotowy do walki, jak widzę. Nie tylko zawodnicy są gotowi do walki. O polskie MMA oczywiście. Chciałbym, żeby tytuł był podziękowania dla Macieja Kawulskiego, a Lewandowski weź trochę, przemyśl wszystko i zacznij myśleć normalnie, logicznie trochę. Dziękuję. Dziękuję. Mirosław Ogniński.